Pierwsza nasza przygoda zagraniczna została zapewniona przez Departament Urzędu Marszałkowskiego do współpracy z zagranicą. Był to wyjazd do Łomuńca na imprezy typu sportowego. Byliśmy bardzo zaskoczeni, mile, że wybrano nas jako emerytów do reprezentowania na szczeblu międzynarodowym. Były to imprezy typu sportowego, polegające na sprawności fizycznej, która wiązała się z umiejętnościami biegów, rzutów, celowaniem, no i atrakcji takich, których nie ma w Polsce, jak rzuty bulami i wyścigi na hulajnogach, które mnie bardzo mocno zaskoczyły. Mile oczywiście, dlatego że hulajnogi nie były dla dzieci, a dla ludzi dorosłych. I jest to bardzo popularny środek poruszania się w Ołomuncu. Za te przyjemności również chcieliśmy podziękować naszej pani prezes Teresie, która dzięki kontaktom nawiązanym z Urzędem Marszałkowskim mogła nas tam wysłać. Bardzo nas mile przyjęto. No, chcieliśmy przetrzeć po prostu szlaki. Widzieliśmy, że nie wygramy, ale chcieliśmy zobaczyć, jak impreza wygląda, żeby potem przekazać jeszcze innym. Zawody, no jak zawody, każdy robił co mógł. Robił co mógł, dał wszystko z siebie. Strona czeska bardzo ładnie nas potraktowała, nie dość, że opiekowali się nami, zwiedzaliśmy Ołomuniec, byliśmy też zaproszeni na kręgle i potem po zawodach oczywiście były odczytane wyniki. Pierwsze trzy miejsca zajęły drużyny czeskie, dostał właśnie taki album, każdy dostał medal, no i była na zakończenie bardzo miła atmosfera, wymiana i listów, i po prostu mało co koszulek właśnie. Już teraz wiemy, że powinniśmy pojechać z jedną koszulką taką, żeby pokazać, pochwalić się. Ten wyjazd jednocześnie będzie chyba owocował, ponieważ strona czeska chce bardzo nawiązać kontakt z taką samą sekcją emerytów i rencistów, ponieważ nasze środki są skromne, więc zaprosiliśmy ich. Mamy taki zamiar zaprosić ich na Dni Seniora, ponieważ u nas w Opolu są to bardzo huczne, że tak powiem, obchody, a u nich tego takiego święta nie ma. Następny nasz wyjazd jest właśnie wyjazd do Pilzna. Tu już konkurencja, po prostu podwyższone są wymagania, bo będzie strzelanie z wiatrówki, rzut do kosza, biegi, co niektóre osoby są zaskoczone. Mogą mieć problemy. Ale ćwiczymy dzięki temu, że wyjedziemy, no to musimy się spotykać. Jest to bardzo miłe, bardzo przyjemne. Trochę zabawy, trochę kontaktu takiego bardziej szczerego, że tak powiem. No i ja chciałem jeszcze raz dodać i uzupełnić wszystko to, o czym opowiadała koleżanka, nie byłoby możliwe, gdyby nie Urząd Marszałkowski ze swoimi możliwościami zasponsorowania. Sponsoring jednak był dla nas bardzo ważny, dlatego że zabezpieczono nam środki transportu, możliwość wyjazdu na jedną, jak i na drugą imprezę. I chwała tutaj za to, że jednak się te środki znalazły, że taka działalność powinna być w przyszłości rozwijana i tych bardziej aktywnych emerytów i rencistów, którzy chcą się sprawdzić w takich zawodach, żeby dać im możliwość. Chwała Urzędowi Marszałkowskiemu za takie działania i liczymy, że nie zostaną one przerwane i będą kontynuowane w latach w następnym roku i w latach następnych. A ja chciałabym jeszcze dodać, bardzo, bardzo podziękować pani Marzenie Koral-Jacek
naprawdę za to, że tyle serca w to wkłada. Nigdy nie odmówiła pomocy. Bardzo, bardzo dużo jej zawdzięczamy.